każdy zespół ma swoje takie jakieś lepsze momenty w sezonie, gorsze momenty w sezonie. Myślę, że początek dla zespołu Sturowa był bardzo udany. Później tam jakieś mieli mniejsze czy większe problemy, ale to wciąż jest bardzo silny zespół. Mają każdej pozycji od rozgrywającego do środkowego bardzo silnych, doświadczonych zawodników. No to na pewno nie będzie łatwo. Tak jak pan mówił, że w pierwszym meczu praktycznie nie mieliśmy szans. To był chyba najgorszy mecz w naszym wykonaniu. No, za to teraz jesteśmy gotowi i chcemy pokazać, że to był bardziej przypadek niż taka obiektywna jakby różnica między zespołami. To było dawno temu, już nie pamiętamy o tym za bardzo. Takie mecze trzeba jak najszybciej wymazywać z pamięci, wyciągnąć wnioski, poprawić to, co się da poprawić, ale żeby ten wynik jakoś nam w głowie nie siedział i teraz po prostu chcemy się po raz kolejny dobrze zaprezentować przed własną publicznością i jest duża szansa odnieść zwycięstwo na pewno. Kirk jest bardzo ważnym zawodnikiem tego zespołu. To jest siła podkoszowa, który kiedy jest w dobrej formie może naprawdę dużo zrobić i w ataku i w obronie. Ale ostatni mecz też pokazał, że kiedy słabiej zagra taki ważny zawodnik jak Michalak, to też mają problemy. Także myślę, tak jak w każdym zespole, nie ma, że wszystko zależy tylko od jednego zawodnika czy od drugiego. Każdy ma swój wpływ i każdy jest ważny. To chyba z każdym są wyrównane zawody tak naprawdę. My to, kto by nie przyjechał, to my musimy zagrać na bardzo dobrym poziomie, żeby wygrywać mecze, bo gdy cokolwiek odpuścimy, to przeciwnik nam ucieka, ale no jest, oczywiście jest szansa duża wygrać, bo my tutaj na swoim parkiecie z naszymi kibicami jesteśmy bardzo mocni. Co mogę więcej powiedzieć? Widzimy dużą szansę, żeby wygrać, na pewno. I żeby tą najbliższą serię meczy, którą mamy u siebie, chcielibyśmy zakończyć na pewno bez porażki. To myślę, że Turów już ma taki swój wypracowany styl. Dużo rotacji, szybkiego grania. To tego i spodziewamy się, że będzie grał szybko, będzie grał z kontry próbował, dużo takich szukać łatwych punktów. No, musimy do tego przygotować się i naprawdę to bardzo, jak to powiedzieć, bardzo z dużym fokusem grać w obronie, żeby nikt nie miał łatwych pozycji czy łatwych kontr. Tweety Carter, doświadczony zawodnik, na pewno nie jest to zawodnik, którego nie da się obronić, którego nie da się upilnować. Jest jednym tak naprawdę z wielu zawodników, których trzeba obronić w tej drużynie, bo mają bardzo wyrównany skład, każdy może tam rzucać, każdy może kozłować, ale nie podchodzę do tego jakoś razem z Marcinem i Antonem, że to jest jakaś indywidualna potyczka. Nie, to skupiamy się na obronie zespołowej, a aczkolwiek swoje zadania wobec rozgrywających Turowa będę się starał wykonywać jak najlepiej i pozostali na pewno też. Nie wiem, skąd taka opinia, że gramy falami. Mnie tak się nie wydaje. Dlatego trudno to skomentować. Myślę, że gramy dosyć równo. Oczywiście zdarzają się mecze lepsze, gorsze, ale takich falowania to nie powiedział, żeby tego. Grają bardzo konsekwentnie w ataku. Jak już mają atak pozycyjny, to widać, że mają swój system. Trener Fischer egzekwuje od swoich zawodników, żeby grali to, co mają grać. Nie ma za dużo jakichś szalonych akcji, jakichś łamania zagrywek. I trzeba
grać bardzo skoncentrowanym w obronie, bo tam naprawdę każda pomyłka może nas kosztować punkty, bo tam, jak mówiłem, każdy może rzucać, każdy może trafiać. Mają groźnych graczy podkoszowych i tak naprawdę trzeba być bardzo mocno skoncentrowanym w obronie, aby ten mecz wygrać. A w ataku wykorzystywać swoje szanse, trafiać otwarte rzuty, bo z tym też jest różnie. I jesteśmy na dobrej drodze wtedy, jeśli to wyegzekwujemy, żeby ten mecz wygrać.